Agent Tomasz, witam wszystkich bardzo serdecznie z samego centrum, z samego serca dzielnicy gotyckiej, Barrio Gotico w Barcelonie. 11 września 2012, idę teraz w górę miasta, by za moment zejść w dół miasta. Jak ktoś był w Barcelonie, to wie, że jest to lekko pochyłe miasto, by zejść w dół razem z, nie wiem, jakimś milionem osób, które dzisiaj manifestują, spotykają się, żeby zamanifestować swoją chęć odłączenia Katalonii od Hiszpanii. Po prawie 300 latach, odkąd Hiszpania, w zasadzie Barcelona upadła tak naprawdę, zmieniła się dynastia rządząca Hiszpanią. Dobra, w każdym razie prawie 300 lat temu Katalonia przestała być samodzielnym bytem, stała się częścią Hiszpanii, zmieniła się dynastia z Habsburgów na Bourbonów, skończyła się wojna o sukcesję trwająca 14 lat mniej więcej, zależy kogo się słucha. I 1714 rok, 11 września upadła Barcelona. 1714 powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Upadła Barcelona. Ten dzień jest świętowany przez Katalończyków. Ciekawe, bo tak naprawdę jest to dzień ich porażki, jakby na to nie patrzeć. Tak jakby myśmy świętowali 1 września albo 17 września. Ale plan jest taki. Katalończycy, których znam przynajmniej, mówią mi, że po 300 latach, czyli za 2 lata, tak? W 2014 roku 11 września wszystkie dzieci urodzone po 11 września, według ich planów, mają już urodzić się w samodzielnym, niezależnym kraju, który będzie miał swoją flagę w ONZ-cie, będzie w Parlamencie Europejskim miał odrębną, niehiszpańską reprezentację. Moi drodzy, wybieram się na ten spektakl, ponieważ jest on reklamowany jako największy do tej pory. Ma być to największa manifestacja i przyznam wam szczerze, odkąd wyszedłem z domu, to wszędzie widzę tylko i wyłącznie, może nie tylko i wyłącznie, ale nigdy nie widziałem jeszcze tak wielu flag katalońskich, jak widzę teraz. Dobra, paradoksalnie jestem w zakątku, gdzie widzę jedną, okej? Ale nawet przez okno swojego domu. O proszę, koszulka w jakimś sklepie turystycznym katalońska. Symbol Katalonii to są takie 4 czerwone paski na żółtym tle. Legenda mówi, że są to ślady krwi zakrwawionej dłoni, która pozostawiła 4 palcami ślady na złotej zbroi. To możecie sobie wygooglować. Bardzo dziwna historia, bardzo dziwna legenda. Tak samo jak większość legend katalońskich tak naprawdę. Ale Katalończycy, jeśli tylko się orientujecie, mają swoją kulturę odrębną tak naprawdę, własną muzykę, której ja za chorobę nie potrafię, do której ja nie potrafię się za żadne skarby świata przyzwyczaić, mimo tego, że mieszkam w Katalonii już jakiś czas. Zbliżam się do Rambli, głównej ulicy Barcelony, i już widzę ludzi ubranych niczym. Dobra, z flag zrobiono sobie tutaj coś w rodzaju peleryn przeciwdeszczowych. Czyli generalnie żółto-czerwony dzisiaj dominuje w centrum Barcelony. Ja idę w górę na plac Katalunia i zaraz później kroczek wyżej, ponieważ sama manifestacja rozpoczyna się na skrzyżowaniu Gran Via i Passeig de Gràcia. Jak podejrzewam, gdyż ta manifestacja zaczyna się za pół godziny, nie dostanę się tam do samego serca tej manifestacji, szczególnie, że ma przyjechać jakiś milion osób. 30 autokarów z prowincji, 140 autokarów z innych miasteczek. Idę w górę Ramblą w tym momencie, już widzę dosyć sporo osób, widzę, że jest tam tłum, już wiem, że będzie ciężko tak naprawdę i będzie głośno. Możecie mi uwierzyć, ja osobiście nie mam na sobie żadnej peleryny, mam tylko agentową koszuleczkę, jak zazwyczaj, kiedy wychodzę z mikrofonem, ale żółto-czerwonych flag jest tutaj już pod dostatkiem. Co ciekawe, w ogóle ten pomysł na odłączenie Katalonii od Hiszpanii jest pomysłem pozapolitycznym. Znaczy to jest, tak naprawdę to jest polityka w 100%. W tego dnia jest więcej polityki, takiej prawdziwej polityki, prawdziwych szachów, niż przez 10 lat urzędowania parlamentu. To jest pozapartyjna, to nie ma partyjniactwa, to jest taka prawdziwa polityka. Tak? Co zrobić, żeby stać się niezależnym, osobnym państwem? Katalończycy są ogromnie dumni z FC Barcelony, z tego, że większość reprezentacji Hiszpanii tak naprawdę to są gracze z Katalonii. Mają świetną kuchnię, to trzeba im przyznać. Mają Pireneje, mają Costa Brava. Mnóstwo rzeczy na tyle interesujących, żeby z samej turystyki się utrzymać i nic nie robić. A utrzymać trzeba jakieś 7,5 miliona ludzi, bo tyle mniej więcej liczy Katalunia, moi drodzy. To nie jest jakiś zakątek, który chce się oderwać. Żebyśmy mieli świadomość, że mówimy o prawie 8 milionach mieszkańców. Wiecie, to jest tak mniej więcej na poziomie Izraela, Zjednoczone Emiraty Arabskie, przyznam szczerze, w tym momencie nie pamiętam ile, w jakim kraju dosłownie, dokładnie żyje mieszkańców, oficjalnie przynajmniej, ale jeśli sprawdzałem ostatnio, jeśli zobaczymy sobie na Google, tam jest taka lista krajów,
według gęstości zaludnienia, gęstości, według ilości mieszkańców po prostu, to jest 240, zdaje się, kraików. Watykan nawet nie jest ostatnim, nawet nie jest jednym z najmniej zaludnionych. Tam jeszcze poniżej Watykanu jest parę państw, co mnie bardzo zdziwiło. Katalunia byłaby na pierwszym miejscu, na setnym miejscu, jeśli na pierwszym miejscu ustawilibyśmy Chińczyków jako najbardziej ludny kraik. I idąc w dół, znalazłoby się na setnym miejscu, mniej więcej w okolicach setnego miejsca znalazłaby się Katalunia. Katalonia w zasadzie powinienem mówić, ale już się przyzwyczaiłem do oryginalnej nazwy, wybaczcie mi to. Coraz więcej żółtego i coraz więcej czerwonego. Żółto-czerwone paski są wszędzie po prostu. Wziąłem ze sobą bardzo skromny aparacik, to może zrobię jakieś zdjęcie, to zrozumiecie, o co mi chodzi. Ale jest tego tyle, że na razie nawet nie będę go wyciągał. Szkoda czasu, szkoda zachodu. Dobra, i tak więc Katalonia byłaby na setnym miejscu na 240 państw. Tak więc wiecie, to nie jest naprawdę jakiś mały regionik, to nie jest takie hop-siup. To jest naprawdę poważny kawałek ziemi i kawałek historii tak naprawdę. Czy odłączenie się tego regionu jest kwestią lewicy czy prawicy? Czy to jest bardziej oręże dla lewicy i prawicy? Trudno stwierdzić, ponieważ troszeczkę raz zamydla się pojęcie prawicy i lewicy. Oczywiście prawica i lewica hiszpańska, ta, która urzęduje w Madrycie, zarówno czerwoni, jak i niebiescy, bo tak można określić ich najprościej, czyli socjaliści i Partia Ludowa, są przeciwni. Głównie dlatego mówi się, że dlatego, że gigantyczne pieniądze płyną z podatków nałożonych na Katalunię i za dużo nie trzeba im wypłacać z powrotem. Co innego jest prawica, lewica w całej Hiszpanii, jeśli weźmiemy Madryt pod uwagę, a co innego jest prawica i lewica w Katalonii, gdzie generalnie wszyscy są za tym. Łącznie z niechniejszym prezydentem, który ponoć, jak to dzisiaj ładnie przeczytałem, jest z partii, umiarkowanej partii centroprawicowej. Co sprawiło, że parsknąłem śmiechem dużo głośniej niż przed chwilą. Umiarkowana partia centroprawicowa, co to w ogóle jest? Jak można być umiarkowanym w centrum? Jak można być skrajnie centrowym politykiem? Skrajnie umiarkowana centroprawica. To jest taka prawica, która generalnie toleruje i walczy z globalnym ociepleniem. Wiecie, o co chodzi. No dobra, nie będziemy w to wnikać, bo o tym mówimy cały rok. Dobra, jestem na Plaza Catalunya. To jest tak naprawdę główny plac w Barcelonie. To jest ten plac, na którym ci wszyscy oburzeni, nie pamiętam dokładnie, jak się nazywali. To jest ten plac, który przez oburzonych był tutaj w zeszłym roku w maju zajmowany, kiedy właśnie te facebookowe rewolucje dawały bractwom muzułmańskim przeróżnym opcje zaistnienia. Mnóstwo żółto-czerwonych pasków. Wrzucę zaraz jakieś zdjęcie pod tym wpisem, żebyście mieli mniej więcej pojęcie, o czym mówię. I chyba tak naprawdę wszyscy tutaj czekają nawet nie tyle na to, żeby to się zaczęło, nie tyle na moment, aż to się zacznie, tylko po to, żeby się dołączyć tak naprawdę do głównej masy, która będzie nadchodzić z góry. Ja cały czas idę w górę. To jest tak jak z krupówkami mniej więcej. Możecie sobie wyobrazić krupówki i wyobraźcie sobie, że idziecie w górę krupówek, tam dyskoteka Wierchy była kiedyś, nie wiem czy nadal jest, bo dawno nie byłem w Zakopcu. I na przykład powiedzmy sobie, że pod Wierchami umówiło się nagle milion osób, żeby pokazać światu, że generalnie Podhale powinno się odłączyć. Mamy własny język, własne oscypki, własną muzykę, kulturę, legendy o Janosiku i tak dalej, i tak dalej. Teraz sobie to wyobraźcie, że Podhale ma 8 milionów mieszkańców i 300 lat jest pod tak zwanymi zaborami. To można by to troszeczkę porównać do zaborów. Moi drodzy, to nie jest tak oczywiste, bo oczywiście wszystkie partie polityczne mówią o niepodległości Katalonii, ale wszystkie mówią w taki sposób, żeby tak naprawdę do tej niepodległości nie doszło. I wielu nacjonalistów, takich heavy w ogóle, userów nacjonalistycznych katalończyków, mówi o tym, że właśnie należy się odłączyć, nie słuchać lewicy, nie słuchać prawicy, tylko po prostu ogłosić niepodległość i mieć wszystkich gdzieś. I tak jak Moskwa pietuszki, czekać aż nas Norwegia uzna, czekać aż nas uzna Islandia i tak dalej, i tak dalej. Francuzom się ten pomysł nie podoba, bo Katalonia też tak naprawdę jest po części za granicą z hiszpańsko-francuską, więc to troszeczkę utrudnia sprawę. Mnóstwo komplikacji jest do tego. Ale generalnie oczywiście każdy polityk mówi, że jest za samostanowieniem, etc., etc. Później się kłócą przez dziesiątki lat o tym, że wprowadzą inny pakt fiskalny, inny pakt socjalny. Nawet teraz mają być takie rzeczy, że Katalonia ma dostać troszeczkę więcej wolności, troszeczkę więcej oddechu. Pakt fiskalny ma być wprowadzony, który wprowadza osobny urząd podatkowy tutaj na tym terenie. Wiecie, o co chodzi? Tak naprawdę ostatecznie może zaakceptowane zostaną tylko te elementy, które jeszcze bardziej zdzierają skórę z obywatela, niezależnie od tego, czy on jest katalończykiem, czy Hiszpanem. Będzie to kolejny pretekst do tego, żeby go troszeczkę bardziej pognębić. Moi drodzy, to jest tak naprawdę materiał na wideo.
jak stoję tutaj na samym środku, praktycznie na samym środku placa Katalunia, przy nowo otwartym salonie Apple. Wielkie, białe, nadgryzione jabłuszko. Czy Hiszpania będzie jednym wielkim nadgryzionym jabłuszkiem w 2014 roku? Przede mną jest jakieś 200 tysięcy osób. Jedyne, co może czasem drażnić, to to, że to jest taka nasza, wiecie, wolnościowa przypadłość. Że my, wolnościowcy, pozwalamy ludziom robić różne rzeczy. Aura, gracias. Pozwalamy robić różne rzeczy, a ci niewolnościowcy domagają się tego, żebyśmy my robili to, co oni. Nie wiem, czy się sensownie wyraziłem. To znaczy, jeśli weźmiemy jakiekolwiek prawicujące opcje, czyli tych socjalistów z prawej strony, z prawicowych partii politycznych, to oni tutaj są generalnie, chodzą sobie z flagami czerwono, żółte, wiecie, symbole, gwiazdeczki i tak dalej, independencja, wszystko ładnie, pięknie, kochani ludzie, wspaniali, przyjaźni, wiecie, o co chodzi. Natomiast jeśli weźmiemy lewicę, to też są kochani, przyjaźni ludzie. Natomiast jeśli weźmiemy tych troszeczkę skrajnych, którzy na przykład nie czytali za dużo historii, to oni tutaj są licznie reprezentowani przez różnych wielbicieli Lenina, Stalina, różnych takich grup. Słyszycie muzykę katalońską? To wiecie, o co mi chodziło tak naprawdę. Moi drodzy, dzisiaj rano taki właśnie mały trio band, może nawet ten sam, obudził mnie grając międzynarodówkę, co w ogóle nie wiedziałem, czy mam się wkurzać. Nie zamawiałem budzenia, przede wszystkim. Dwa, jakbym zamawiał budzenie, to nie międzynarodówką, chociaż to stawia na równe nogi. I z drugiej strony, tak myślę, dobra, międzynarodówka? Chyba z tego, co pamiętam, to międzynarodówka popierała raczej takie ideały, że nie będzie państw, nie? A oni chcą stworzyć jeszcze jedno państwo. Chyba w drugą stronę, że tak powiem, międzynarodówka działa. Moi drodzy, zbliżam się do bębnów, więc może być problem. Atmosfera jest bardzo fajna. W ogóle sama idea tego odłączenia się Katalonii od Hiszpanii, moi kochani, wiecie co? Ja przyjmuję bardzo prostą postawę. Nie wtrącam się w nie swoje rzeczy. Niepodległość Katalonii jest całkowicie nie moją rzeczą. Totalnie mnie to w żaden sposób nie dotyka. Jeśli Katalończycy odłączą się w 2014, a może w 2015 albo 2030 i ustalą jakiś fajny porządek polityczny i nawet jeśli będą nazywać to socjalizmem, i to będzie coś na kształt socjalizmu, ale będzie tego socjalizmu, powiedzmy, mniej niż wreszcie Europy, to ja z chęcią będę tu mieszkał. Może być bardzo przyjemne miejsce do mieszkania, wiecie, z jednej strony góry, z drugiej strony morze, tanie wino, tanie małże, owoce morza. Moi drodzy, nawet w tak naprawdę dużym kryzysie, duży ośrodek miejski tak naprawdę, gdzie zawsze jakąś pracę się znajdzie, nawet już resztki w śmietniku już są, są lepsze niż u nas. Nie, tak serio, nie trzeba grzać w zimie. To są plusy. Nawet jak ci łażą z jakimi idioci z koszulkami Che Guevary dookoła, to można to jakoś wytrzymać. Nawet jak grają międzynarodówkę rano. A to się zdarza. Dobra, zauważyłem teraz parasol z emblematami Unii Europejskiej. Widzę, że Unii Europejskiej jest tu coraz więcej. No cóż, no. Taki jest ich też troszeczkę plan, wiecie, żeby Katalonia była osobnym krajem, respektowanym tak samo przez Parlament Europejski i miała tam takie same krzesełko jak Hiszpania. Więc może o to chodzi. Ale oni tak naprawdę nie wiedzą. Wielu ludzi, którzy naprawdę mocno działają i naprawdę mają dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o te ruchy secesyjne, pytałem o to, jak to będą widzieć dalej, jak widzą Katalonię po tym, jak ona się odłączy. Okazuje się, że nie ma na to jakiejś idei. Najpierw się odłączymy, a potem będziemy myśleć, nie? No dobra, okej, wiem, że chcą się odłączyć, natomiast rzeczywiście nie spotkałem się z żadnym projektem. Lewica manifestuje pod hasłem bardzo przedziwnym dla mnie i prześmiesznym: wolność i socjalizm. Wolność i socjalizm, moi drodzy, nie? To jest niezłe. Wiem, że mogli sobie ciepło i zimno napisać na tej fladze. To taka paradoksalna hasełko. Dobra, nie wiem, będziemy może iść dalej troszeczkę, bo wiem, że teraz manifestacja zbiera się na placu Urquinaona. To jest bardzo znana stacja metra w ogóle. Urquinaona. W wielu filmach o Barcelonie wszystko się dzieje na stacji Urquinaona, chociaż nie jest to jakaś duża stacja. Ale gdzie nie obejrzę jakiegoś filmu, który był kręcony w Katalonii, w Barcelonie, to właśnie Urquinaona jest stacją, na której najczęściej to kręcą. Robi się tłok, dlatego że z góry miasta nadchodzi coraz więcej osób, rodziny z wózkami, dzieci, pełne ulice, jest totalna blokada. Na poziomie tego placu Urquinaona jest jakby coś w rodzaju ogniska, gdzie ludzie stoją i się zbierają, więc robi się coraz gęściej. Już widzę coraz więcej tatusiów wrzuca swoje dzieci na barana, bo już naprawdę robi się mało miejsca. Dzieciaczki... No wszystko jest w żółto-czerwonych kolorach tak naprawdę.
Dzisiaj miała być to największa z dotychczasowych manifestacji i wydaje mi się, że jest. Wydaje mi się, że to jest prawda. Trudno to ocenić z poziomu, wiecie, 1,70 m, z którego moje oczy właśnie to obserwują. No, 1,75 m. Ale jest sporo, to czuć. Świetny dzień sobie wybrali dzisiaj. Piękne słońce, lekki wiaterek, skończyło się takie duszne lato. Wspaniały moment. Dobra, są bębny, więc na razie wam to oszczędzę. Postaram się przebić trochę do przodu. Zaczynają się krzyki. Dobra, ja lubię, jak są krzyki. Moi drodzy, co ja się tutaj w ogóle nagrałem? Moi kochani, w środku lipca w zatłoczonym PKS-ie do Nałęczowa nie było tak duszno i tłoczno jak tutaj, ale jestem już w takim miejscu, że muszę dreptać powolutku do przodu. Odlot, po prostu odlot. Muszę wam powiedzieć, że abstrahując od samego pomysłu na odłączenie się Katalonii od Hiszpanii, jest tutaj bardzo miła atmosfera i zapraszam za rok. Jeśli wszystkie plany obecnych tutaj ludzi się powiodą, to za rok już będzie chyba ostatnia manifestacja na rzecz odłączenia się Katalonii od Hiszpanii, bo skoro w 2014 roku mają być już całkowicie niezależnym krajem, no to wiecie, no to już nie będzie sensu organizowania takiej imprezy, a póki co impreza jest fajna. To jest taki cel, który jednoczy tutaj generalnie jakieś 51% Katalończyków, 49% nie ma zdania z tego, co ostatnio sprawdzałem, ale nawet jak samych 51 Katalończyków się zbierze, to już jest potężna siła, to jest jakieś 4,5 miliona ludzi, więc niecałe, oczywiście. Oficjalnie 7,5 miliona Katalończyków, tak? Dobra, moi drodzy, nie do końca wiem, gdzie tak naprawdę ten tłum zmierza. Widzę dziwne spojrzenia ludzi dookoła mnie w tym tłumie tak naprawdę, bo już chyba zaczniemy się zaprzyjaźniać ze sobą niedługo, bo już tyle czasu ze sobą spędzamy w tej ciaśniutkiej kolejce, że chyba zaczniemy wizytówki wymieniać niedługo. Każdy ma tu rękę zajętą łącznie ze mną, tylko że z tym wyjątkiem, że wszyscy mają ręce zajęte, trzymając flagi, proporce. Si? Si? Catalunya Radio, Raku? Catalunya Radio. Si, claro. Si. Where you come from? Pero no en vivo, de Polonia. Polonia? Si. Eso es la puta hostia en vinagre, tío. Bestial. Es bestial. Cerveza. Sí. Que no quieres ser un ser. Volem cerveza, cerveza, volem. Volem cerveza, cerveza, volem. Ci na przykład chcą piwa. Śpiewają, że chcą cerveza, czyli chcą piwa tak naprawdę się napić. No moi drodzy, no cóż, no tłum sunie, moi drodzy. Różne są ambicje. Wypadkowa tych ambicji gdzieś mniej więcej ciągnie mnie z powrotem w dół. Chyba tłum powoli przestaje się ruszać. Nie wiem, czy są zaplanowane jakieś przemówienia, ja mogę coś powiedzieć. Nikt mnie nie zrozumie tak naprawdę, chociaż na Katalończyków mówią Polacy bardzo często. Ponoć Hiszpanie mówią tak na nich, dlatego że nie da się ich zrozumieć, bo jak wiecie, też sami Katalończycy mają osobny język, własny język. Wszystkie filmy w kinach lecą z dubbingiem katalońskim, moi drodzy, z odlot. To nie jest tak, że mamy TV Silesia, wiecie, gdzie jest jakiś tam jeden Alfred, coś tam u Alojza, pije piwo w szynku, nie? Po szychcie. Tutaj każda książka nowa, która wychodzi, jakieś Zmierzchy, Stephen King, Harry Potter i tak dalej, wszystko jest po katalońsku tak naprawdę. Każdy film, każda książka, serial w telewizji, wszystko jest w dubbingu katalońskim, moi drodzy. Jest na to klient. Jest naprawdę duża rzecz. Dobra, stoję w takim miejscu, że jak nie będę szedł do przodu, to będę przeszkadzał. A nie chciałbym 7 milionów ludzi przeszkadzać w czymkolwiek. No i pięknie, wystarczyło stanąć z mikrofonem w pobliżu ludzi i zaczęli natychmiast dookoła mnie śpiewać, że nie chcą być państwem uciskanym przez Hiszpanię. Naprawdę fajna rzecz, moi drodzy. Bardzo miła impreza. Tutaj jak przychodzi, stanie z mikrofonem, już media przyszły, wiecie o co chodzi, nie? A skąd pan ma ten mikrofon? A dostałem dotację unijną. Znikł helikopter gdzieś. Może boi się, że mu się skończy paliwo i spadnie na protestujących tutaj. Tak więc słyszeliście przed chwilą kawałek pieśni o tym, że Katalończycy nie chcą być częścią Hiszpanii, nie chcą być państwem okupowanym przez Hiszpanię i jest to piosenka z dedykacją dla słuchaczy tego podcastu. Nie wiem, czy iść dalej, czy zostać tu, gdzie jestem, ale tu, gdzie jestem, w tym momencie jest dosyć chłodno. Jest tu bardzo przyjemnie, muszę przyznać. Moja dziwna mowa wzbudza zainteresowanie. Po jakiemu on mówi? Po ludzku, jak człowiek. Okej, pojawiają się figurki, moi drodzy, pojawiają się wieże robione z ludzi. Ja chyba teraz... Może mogliście się kiedyś z czymś takim spotkać, że w Katalonii jest taka tradycja, że ludzie robią ludzkie, żywe wieże. Na samym dole gromadzi się 15 osób,
wygląda ta podstawa wygląda mniej więcej jak tacy futboliści amerykańscy, którzy szukają piłki, jeden na drugiego się rzucił. Potem na nich staje kolejnych tam 10, potem 5, 6 i na wysokość 15-16 metrów buduje się taka wieża z ludzi. I przyznam wam szczerze, że to jest świetne rozwiązanie. Katalończycy jak na razie bardzo rzadko z niego korzystają, ale na tak tłocznych, hucznych i popularnych imprezach wydaje mi się, że budowanie wież z ludzi byłoby bardzo, bardzo praktyczne. W takim tłoku, moi drodzy, gdyby tylko dało się jeszcze dobudować dwa żywe piętra, naprawdę zrobiłoby się całkiem, wiecie, tak, ten... Już jest miło, ale zrobiłoby się jeszcze lepiej. Dobra, przed chwilą przeszedłem przed chorągwiami skrajnej lewicy i już na przykład wiem, że jak jest napisane Marksa, to nie znaczy, że czytają Marksa, tylko to jest marsza. Tak się po katalońsku czyta to słowo i to jest marsz. Pięknie, wreszcie jestem w jakimś zakątku, gdzie mogę odetchnąć. To nie jest takie łatwe poruszanie się przez ten tłum, moi drodzy. Tak naprawdę to tłum porusza tobą, a nie ty przedzierasz się przez tłum. To tłum przedziera się przez ciebie. Ma się czasem takie wrażenie. Nie, serio. Stoję w tym momencie w miejscu, gdzie byłem 2 lata temu. To jest przystanek Urquinaona, taki placyk malutki między wejściami do metra Urquinaona. I moi drodzy, jest tutaj troszeczkę luźniej, ale byłem tutaj 2 lata temu i to były puchy w porównaniu z tym, co jest dzisiaj. Dobra, zrobię zdjęcie. Urquinaona je nazwę. To będziecie wiedzieć dokładnie w tym momencie, gdzie stoję i gdzie zdobyłem troszeczkę oddechu, że tak powiem. Gdzie znalazłem miejsce, gdzie troszeczkę można odetchnąć. Nie wiem, czy wielu z was to cokolwiek mówi. Może nie będę się nad tym rozgadywał. W każdym razie Burger King jest otwarty, jakby ktoś chciał. Nawet podczas tak ważnego dnia jak 11 września dla Katalończyków, Święto Niepodległości, czyli świętowanie dnia, w którym stracili swoją niepodległość tak naprawdę. To jest ten dzień. 11 września 1714 roku. Dawno temu, ale za 2 lata już ma być inaczej. Za 2 lata mają być z powrotem oddzielnym państwem. Wtedy byli królestwem, teraz chyba już nie chcą być królestwem, teraz chcą być demokracją. Demokracją wewnątrz Unii Europejskiej. Najgorsza rzecz, jaka istnieje chyba. Zaraz obok głupiego dyktatora. Na równi mniej więcej. Moi drodzy, wyszedłem się dookoła troszeczkę po tym placu, gdzie robiłem zdjęcia i, że tak powiem, mój humor troszeczkę osłabł. Przechodzę obok trąby, pewnie słyszycie to doskonale. Nazbierało się trochę takich, wiecie, małych czegewarystów dookoła, ale no cóż. No wszędzie ich jest pełno. Moi drodzy, nawet jak nie ma manifestacji w Barcelonie, jak się idzie zwykłą ulicą, zwykły słoneczny dzień, to tych takich, prawda, kolesi z podobizną Ernesto jest od groma. Nic nie widać, moi drodzy, po horyzont ludzi tak naprawdę, od samego centrum w Barcelony aż do morza. Wrócił helikopter wreszcie, wiesz, zatankował. To też są cięcia, widzicie, budżetowe. I nawet helikoptery nie mają tyle kasy, żeby latać cały czas nad ludźmi. Szczególnie, że tu nic zdrożnego się nie dzieje. Wybuchy radości, nie wiadomo na co. Chyba na ten helikopter. Przegońcie go kijem. Jakby te wszystkie chorągwie połączyć, te wszystkie patyki z tych chorągwi połączyć, możliwe, że udałoby się ten helikopter przegonić. Co chciałem powiedzieć? No to, że generalnie parę minut temu mówiłem wam o tym, że jeśli oni by się nawet odłączyli to i wprowadzili jakiś sensowny system, to byłby fajne, bardzo fajne miejsce do mieszkania. Otóż, ja już tu mieszkam jakiś czas i przyznam wam szczerze, nie zapowiada się na to, żeby oni wprowadzili jakiś fajny system. Fajny system. Co mamy na myśli, mówiąc fajny system? Tu raczej będzie taka, wiecie, dyktatura proletariatu, no, w sensu stricte. To jest Katalonia, to jest najbardziej czerwony zakątek Hiszpanii, która jest czerwona. I to możecie sobie to wyobrazić, jakby, jak czerwono tu jest. As red as you get. Dobra, wreszcie widzę przede mną jakieś wysięgniki z kamerami. Telewizja przyjechała, moi drodzy. Matko Boska, już nie jestem jedynym dziennikarzem wśród, nie wiem, ile to jest, 1 milion osób? Trudno powiedzieć, bo w którą stronę się człowiek nie rozejrzy, to po horyzont są ludzie. Są 3 piosenki generalnie do śpiewania dzisiaj. Tu i zaraz niezależność. To jest pierwsza piosenka. Tu i zaraz niezależność. To była pierwsza piosenka na liście przebojów dzisiejszej manifestacji. Trudno się zorientować, która jest na pierwszym miejscu, która na drugim i trzecim, ponieważ lecą one w kółko. Schodzimy niżej, schodzimy do morza. Jest coraz więcej chorągiewek, moi drodzy. Teraz się robi gęsto od chorągiewek. To jest taki element, taki moment, gdzie po prostu
więcej chorągiewek niż ludzi. A nawet ludzie noszący chorągiewki mają jeszcze gacie w kolorach Katalonii i swetry. To, co słyszymy w tle, to jest jakaś nowość na liście, bo nie słyszałem tego nigdy wcześniej. Generalnie refreny się powtarzają. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Refreny się powtarzają, słowo Katalunia i niezależność jest w każdej piosence. Wiecie, to są reguły pewne pisania hitów. Wracamy do poprzedniej piosenki. Independencia! Tak się głosuje na tej liście generalnie. Podchodzi się do mikrofonu i krzyczy się na pełnej, żeby tylko wszyscy usłyszeli, żeby byli pewni, że cię słyszą. No w takim tłumie łatwo kogoś nie usłyszeć. Dynamika, że tak powiem, prowadzenia audycji nie pozwala na to, żeby mówić o tym, że się stoi w miejscu. Ale przez większość czasu generalnie się tutaj stoi w miejscu. W tym momencie zaczęło się to troszeczkę ruszać do przodu, moi drodzy, i przestali grać goście na bębnach, którzy tutaj generalnie dają czadu. Niestety wszyscy są spod, że tak powiem, nie chcę rzucać słów powszechnie uznanych za obraźliwe, ale no... Czerwone gwiazdy na ich czołach nie są przypadkowe, tak to powiem. Nie jest to tylko i wyłącznie element designu. Dostałem właśnie jakąś ulotkę mówiącą o tym, że edukacja jest prawem, a nie przywilejem. Dobra, dostałem ulotkę i kwestia jest taka, że ludzie tutaj rozdają ulotki i propagują swoje poglądy. Ale niestety tylko jedna strona, że tak powiem, propaguje poglądy. Ta strona, która uważa, że wszystko jej się należy i generalnie wszystko powinno płynąć z wielkiego rogu obfitości, jakim są podatki i redystrybucja. Przyznam szczerze, że zaczyna się robić tutaj nieco monotonnie. Nie zmienia się za dużo. Gwiazdą całego występu jest helikopter policyjny, który generalnie raz na jakiś czas leci, żeby zatankować, po czym wraca. I kiedy tylko pojawi się helikopter, flagi zaczynają jakoś tak powiewać mocniej. O! To jest chyba numer jeden na dzisiejszej liście przebojów, jak się okazuje. Albo jest to jakaś pieśń przeganiająca helikopter. Słońce zaczyna zachodzić, helikopter uciekł, pieśń poskutkowała, rzeczywiście. To jest pieśń odgajająca helikopter. Rozszyfrowałem to. A teraz wszyscy siadają, moi drodzy, to jest niesamowite. Wszyscy siadają na ziemi. Nawet nie zdążyłem walnąć foty, bo wszyscy wstali z powrotem. Moi drodzy, przedziwne zwyczaje mają Katalończycy. Niesamowicie przemili ludzie. W ogóle nie interesuje ich ekonomia, jakieś tam rzeczy. No w ogóle. Ekonomia ma dostarczyć produkcję generalnie. Ale są przemili ogromni ludzie. I przed chwilą wszyscy siedli i po czym stali z powrotem. Bardzo fajny pomysł, jak rzeczywiście się za długo stoi w tłumie i się człowiekowi nudzi. Ale ciekawy jest ten zbiorowy umysł, który nagle nakazał im kucnąć i wstać. Było niesamowite. Wow. Rzeczywiście posunęło się troszeczkę do przodu, muszę wam przyznać. Via Laetana to jest taka duża, szeroka ulica, która schodzi w dół miasta z centrum, mniej więcej z centrum do samego morza. O, wraca Hicior. Hicior jest krótki, ale zapada w pamięć z pewnością. I zapadnie na długie godziny. Wraca helikopter, moi drodzy. Za moment może się okazać, że znowu... Czy ucieka helikopter, bo może go przegapiłem. Brawa, które możecie słyszeć, są właśnie dowodem uznania dla wieżyczki, która tam powstaje. Nie da się jest tam zobaczyć, za daleko, ale słychać brawa. Dobra, ruszcie się, do przodu. Nie mamy całego dnia. Ale nie ma helikoptera. Dlaczego krzyczą? Może jednak... Może jednak nie jest to pieśń przeganiająca helikoptery. Muszę zawiesić tą teorię. W każdym razie nie było helikoptera i się nie pojawia, tak więc jest szansa, że jest to też pieśń, która zapobiegawczo ma sens. Dziwią ludzie, którzy są przebrani za flagę Unii Europejskiej. Znaczy nakładają na siebie taką pelerynę przeciwdeszczową z flagi Unii Europejskiej. Ja w ogóle tego nie kumam. Ale dobra, okej, w porządku, jasne. No. Ci, którzy są tacy mocno prounijni, to jest tutaj właśnie prawica w Katalonii. To są ci goście, którzy właśnie lubią Unię, nie? Bo komuniści uważają, że to jest jakiś prawicowy w ogóle wypierdek mamuta ta cała Unia. Soc też jest bardzo prounijny, tylko czasami uważają, że
że Unika daje za mało po prostu. Powinna więcej dawać, powinna mieć lepszą ekonomię. A już jaką tą ekonomię powinna mieć, to nikt tego nie wie, nikt nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, odpowiedzieć na to pytanie. Ekonomia to jest taka krowa, której ma lecieć mleko i dawać ci pracę, zatrudnienie, a tam PlayStation, nie wiem, książki do szkoły, lekarza opłacić, transport opłacić, no wszystko generalnie. Telewizję opłacić, radio opłacić, książki opłacić, artystów, rzeźbiarzy, malarzy, pisarzy. Dobra, ale o tym nie będziemy gadać dzisiaj, bo o tym gadamy zazwyczaj. Wiesz, no, dla mnie na przykład, dla mnie takim momentem niesamowicie przyjemnym jest jak idę 5 kroków do przodu bez zatrzymywania się. To jest niesamowity moment. To jest naprawdę coś grubego. Rzadko się zdarza. Wiecie, co jest rzadkie, to w cenie. Co jest rzadkie, to w cenie. Dla mnie w cenie jest właśnie... O, tutaj chyba zaszedłem komuś drogę. W cenie jest schodzenie w dół. No wreszcie, po półtorej godziny widzę pierwszy sierpni młot na dzisiejszym... tutaj na dzisiejszej manifestacji. Jeszcze nie widziałem żadnego krzyża, żadnych świętych obrazków Maryi Niepokalanej, aczkolwiek czasami takie się też zdarzały, ale póki co już widzę, że walczymy z kapitalizmem. Już komuniści postawili, ale tak trochę przyznam szczerze, że wrogu tak. Tak trochę przyznam szczerze, no kurczę, chłopaki. Ale tutaj, co ciekawe, ten symbol nie szokuje i można go znaleźć sporo na wycieczkach letnich, turystycznych. Jest tego pod dostatkiem. Tu generalnie wiadomość... To jest chyba miejsce drugie dzisiaj. Ta piosenka. W tym momencie trwa coś, co można nazwać katalońską wersją... Albo od razu można przetłumaczyć, kto nie skacze, jest z Madrytu. Hop, hop, hop. Nie, oczywiście, ja tam mówiąc o ekonomii parę minut temu miałem na myśli to, że dziwne jest to, że głównym motywem w tym momencie jest ekonomia dla nich, żeby się odłączyć. Aczkolwiek chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że ten argument jest bardzo kiepski. W moich oczach. To było miejsce trzecie. Katalońskie listy przeboju, piosenka Lololo. Oczywiście nie można zapominać, że ta walka, gdzieś ten brak niezależności, ta dependencja i trwanie Katalonii przez 300 lat pod tak zwaną okupacją Madrytu, to jest też okres, w którym raz było lepiej, raz było gorzej. Ale zazwyczaj sympatie separatystyczne pojawiały się w momencie, w którym się lepiej powodziło Katalonii. Tam, kiedy się gorzej powodziło Katalonii i mogli troszeczkę liczyć na taki leciutki kapturek od Madrytu, to raczej tam było trochę ciszej, nie? Minąłem właśnie plac katedralny, gdzie rozstawiły się wozy transmisyjne lokalnej telewizji, jednego kanału telewizji prywatnej. Tak więc przez moment flagi powiewały trochę mocniej, raźniej, wyżej, szybciej, żółciej, bardziej katalońszczej. A teraz już schodzimy w dolną część Via Laietana, dochodzimy do stacji metra Jaume Plimé i za niedługo zobaczymy morze, tak naprawdę. Znaczy wy nie zobaczycie, wy możecie sobie na Google Mapsa wejść, żeby zobaczyć morze na samym dole ulicy Via Laietana. Ja chyba też nie zobaczę tego morza dzisiaj, bo wiecie co, morze ludzi widzę. Małe szanse, że zobaczę morze to takie, wiecie, niebieskie. Póki co jest morze żółto-czerwone. Ale do czego zmierzam? Właśnie, do tego zmierzam, że nie wiem, do czego zmierzam. To znaczy nie wiem, do czego zmierza cały marsz. Jest generalnie dosyć statycznie. To znaczy, no wiecie o co chodzi. Lista przebojów nie urosła powyżej 4 numerów. No, już myślałem, że jest jakiś nowy, a to nie. Przez moment było słychać lokalną wersję, w zasadzie oryginalną wersję, powinienem powiedzieć, murów Kaczmarskiego, którą Louis Jach napisał, taki miejscowy komunista, ileś tam lat temu. I te mury czasem tutaj tylko refren słychać, tam za dużo tekstu, to wiecie. O, wraca jeden z hiciorów. Prawda, że ładne. Nie było póki co żadnej rozruby, co jest bardzo dziwne. Jest to jeden marsz. Nie ma czegoś takiego, że tam
biało-czerwoni organizują swój marsz, wielokolorowi organizują swój marsz, tam później brunatni swój marsz, nic z tych rzeczy. Co wszyscy idą razem. To jest taki coś, tego moglibyśmy się troszeczkę jakby nie było od tego uczyć, przyjrzeć temu. Tak jak wspomniałem, Katalończycy świętują dzień, w którym stracili niepodległość. Ale jest w tym jakiś dowcip. Coś, jest w tym coś katalońskiego, przyznam szczerze, że to 11 listopada świętują. No jeszcze, przepraszam, 11 września. Przepraszam, oczywiście, 11 września świętują. Oni jeszcze swojego 11 listopada nie mają, ale jeśli mieliby mieć, to też będzie to 11 września, według planów. Oczywiście życzymy Katalończykom spełnienia marzeń, aczkolwiek jak znam, że tak powiem, temperament lokalny, to z tymi planami to niekoniecznie musi być tak, jak sobie ktoś zakłada. Okej, teraz wchodzę w strefę, która należy do organizacji INC. Przyznam szczerze, pierwszy raz słyszę o tej organizacji, ale tu już widziałem przeróżne chorągiewki różnych organizacji, skróty 3-4 dwuliterowe, których nie rozpoznaję, a wydawało mi się, że się troszeczkę orientuje. Okazuje się, że się nie orientuje. Najwyraźniej powstały one specjalnie na to spotkanie dzisiejsze. Zbliżamy się też do siedziby głównej związków zawodowych. Helikopter przyleciał. Śpiewajcie! Śpiewają. No i odlatuje helikopter. Mówię, ta piosenka wspaniale działa na helikoptery. No i moi drodzy, rozczarowałem się strasznie. Mijamy budynek związków zawodowych, a tu nudą wieje. Ludzie jakoś tak się rozleźli. Myślą, że jak odbiją w boczną uliczkę, to szybciej dojdą na miejsce. O, kolejny sierp i młot na koszulce jakiegoś idioty. Pięknie, brawo. Ale przyznam szczerze, że nie jest tego aż tak dużo. Ktoś mi właśnie zrobił zdjęcie, ponieważ najprawdopodobniej jest to coś ciekawego, że ktoś mówi po polsku. Helikopter. Znowu przyleciał. Ale już w tym momencie, w tej części alei za mało jest ludzi, żeby swoim śpiewem przegonić helikopter, moi drodzy. Jest ich za mało. Naprawdę rozpieszło się towarzystwo, ponieważ dochodzimy do końca dolnej części Via Laietana i za moment trzeba będzie skręcić w lewo, żeby dojść do takiego placu, na którym stoi pomnik i generalnie, independencja, czyli niezależność, socjalizm i feminizm. To są trzy hasła, które teraz przyświecają tej części wyprawy, w której akurat się znajduję. Drugi helikopter przyleciał. No moi drodzy, no, śpiewajcie, no pokażcie, na co was stać. Coś kiepsko, moi drodzy. Coraz mniej pikietujących, coraz więcej helikopterów. Wiatr aż się zerwał. Może ja też zacznę śpiewać. Oj, żednie ten tłumek. Żednie bardzo. Moi drodzy, słońce zachodzi, przylatują nowe helikoptery. Najprawdopodobniej policja dostała cynk, że wraz z rozrzedzaniem się tłumu, który tutaj właśnie przyszedł krzyczeć o swoją niepodległość, przybłędy jakieś się poznajdują i zaczną podpalać śmietniki. Tak jak to zresztą tutaj jest w tradycji. Nagle zachodzi słońce i zaczyna się robić jasno, ale nie od lamp ulicznych, tylko od właśnie podpalonych śmietników, puszek i nie wiem, mołotowów, koktajle i mołotowa i takich innych niespodzianek. Jednak jeszcze tych ludzi jest tutaj sporo, moi drodzy. To, że oni się troszeczkę rozrzedził ten tłumek, to wcale nie znaczy, że jest źle, moi drodzy. Jest nadal masa ludzi. Nadal jest masa ludzi i tylko i wyłącznie chyba Chińczycy by się co najwyżej, że tak powiem, przeszli nad tym do porządku dziennego, że tak powiem. Tylko na Chińczykach by to nie zrobiło wrażenia, bo dla nich to pewnie jest normalny wtorek, tam 7 października, gdzie normalnie się pracuje i tak wygląda pochód, tylko że rowerów by było więcej. Tak się u nich idzie do pracy, do obozu. Dobra, dochodzimy do końca Via Laietana. Tak jak mówiłem, morza nie zobaczę w tym zalewie głów ludzkich.
Tu jest mały chaosik, trzeba przyznać. Można dostać karteczkę, ja poproszę. O, parami. Gracias. Dobra, karteczka. Independencja, rozbite na cztery sylaby. Helikopterów nie widać, pomogło. Dobra, przed budynkiem Poczty Głównej znajdujemy się w tym momencie. Troszeczkę więcej miejsca się wreszcie zrobiło. Mnóstwo ludzi, moi drodzy, z każdej strony. Morze głów. Ale przyznam szczerze, że jakby tonacja, w jakiej utrzymane są plakaty, te polityczne, bo teoretycznie miała być to manifestacja apolityczna, tu nie miało być żadnej prawicy, lewicy, wiecie, jakichś pojedynczych interesików partii, żadnych postulatów. Tu miało być tylko i wyłącznie jedno słowo, independencja. Ale jak zwykle, moi drodzy, partia owsików nie może usiedzieć na miejscu i musiała przynieść swoje plakaty. Tak więc parę sierpów i młotów się znalazło. Ale mówię, tak jak mówię, dwa lata temu było dużo mniej osób, a dużo więcej sierpów i młotów i różnego rodzaju idiotyzmów. Więc nawet można przyznać, że jak jeden na stu nie posłucha i coś przyniesie, to wyjątkowo dobrze jest teraz. A, słuchajcie, tą karteczkę zieloną, co dostałem przed chwilą, te cztery sylaby, słowo inde, to jedna, pen, druga, den, trzecia i CIA, czwarta, to trzeba tym machać. Ja powinienem tym teraz machać. Zbliżam się idę w kierunku takiego tłumu, który macha tymi zielonymi karteczkami. Chcemy niezależności. Trzeba pomachać. To ja też machnę, a co mi tam? Macham zieloną karteczką. Czy to już jest ingerowanie w sprawy obcego państwa? Machanie zieloną karteczką? Absolutnie nie. Konformizm co najwyżej, ale za to się nie idzie do więzienia. Co najwyżej traci poważanie słuchaczy. Dobra, tak, tu się głosuje zieloną karteczką. Albo odgania helikopter, to jest druga opcja. Bo helikopter jest równo nad nami. Wszyscy machają, ja też macham. Wszyscy machamy zieloną karteczką. A, coś walnęło. Czy chcecie, żeby ten helikopter stąd wyleciał? Chcemy, pomachajcie zieloną karteczką. Zielone karteczki pomagają, helikopter odlatuje. Najprawdopodobniej cały ten tłum szykuje coś, co jest jakoś grubo zabronione, skoro nie podoba im się to, że helikopter nad nimi lata, albo boją się tego, że spadnie po prostu wskutek cięć budżetowych i tego, że policja ma tak naprawdę coraz mniej kasy na benzynę chociażby, prawda? Spadnie na nich helikopter, okaże się, że to jest bezpośredni skutek cięć. Spadek jako skutek cięć. Logiczne, prawda? Ja, moi drodzy, w tym momencie odchodzę od miejsca, gdzie są telebimy z gigantycznymi, ogromnymi głośnikami o wielkiej mocy, rozstawionymi po prostu tyralierą, tak żeby ogłuszyć każdego, kto jeszcze nie zrozumiał, o co chodzi w idei odłączenia Katalonii od reszty Hiszpanii. Chyba zdaje się, że zbliżam się do tego miejsca, z którego tak naprawdę ci politycy przemawiają. Zbliżam się do tego miejsca, gdzie oni tak naprawdę w tym momencie są i występują przed kamerami, mówiąc o tym, że Katalonia jest na przykład pierwszym krajem, który miał parlament. I że dzięki... nieważne, ja wiem, czy jesteście za, czy przeciw temu, żeby Katalonia się odłączyła. Podejrzewam, że jesteście dosyć neutralni, większość słuchaczy tego podcastu raczej jest neutralna. O, znowu trzeba machać zieloną karteczką, to ja też macham, dobra. Już chyba słyszę nawet głos tego gościa, tak naprawdę. On musi być gdzieś blisko. Napięcie rośnie wszędzie poza baterią w moim mikrofonie. Jak się okazuje, to jest kolejny plac, na którym są kolejne, jeszcze większe telebimy tak naprawdę. Nie ci politycy, którzy siedzą i coś mówią i trzeba im bić brawo i machać zieloną karteczką, tylko to jest kolejny plac, na którym ich widać. Możesz pomachać im zieloną karteczką, możesz telebimom pomachać zieloną karteczką, ale generalnie wiecie, masa zawsze robi wrażenie, nie? Dlatego Adolf kazał Albertowi budować duże, monumentalne stadiony, budynki, place. Bo masa robi zawsze wrażenie. Nie wiem, czy ten człowiek tam naprawdę jest pod tym telebimem, czy to tylko jego duch. Jedna rzecz, która wreszcie zaczyna mieć sens, jeśli chodzi o demonstrację Katalończyków, to jest coś takiego, że dotychczas większość tych demonstracji to były oczywiście publiczne zgromadzenia, na których ludzie machali chorągiewkami, krzyczeli, śpiewali piosenki i tak dalej, czyli generalnie to, co dzisiaj, tylko troszeczkę mniejszej formie, a przy troszeczkę mniejszym budżecie, podejrzewam również. Dzisiaj hasła są we wszystkich językach, a w tym momencie ci tak zwani politycy przemawiają w każdym możliwym języku, jaki chyba istnieje, tak więc ten program telewizyjny może troszeczkę zająć.
ale przynajmniej ten ich przekaz idzie gdzieś na zewnątrz. Do tej pory był to tylko i wyłącznie kataloński. Tu duży plus dla kogoś, kto wreszcie ten mały niuans naprawił. Moi drodzy, tu już jest żywy hardcore. Ponieważ chyba wreszcie otworzyłem drzwi prowadzące do korytarza, który nie prowadzi do kolejnych drzwi, które trzeba otworzyć, żeby znaleźć się na kolejnym korytarzu, tylko wreszcie doszedłem do końca. Pokój 101, moi drodzy, to jest miejsce, gdzie kończy się dzisiejsza impreza Estacio de France, moi drodzy. Chociażby ilość wozów transmisyjnych mówi mi, że już dalej się nie da dojść. I wielki dźwig. O! No, co nie wszedłem do Toitoja. To jest taki ścisk. A tak serio. Tam bym przynajmniej było cicho. Nie no, ktoś by cały czas walił drzwi pewnie. Moi drodzy, końcówka marszu, flagi Unii Europejskiej, flagi Katalonii. I to zarówno w tej wersji, gdzie jest czerwona gwiazda, jak i biała gwiazda na niebieskim tle. Tam, gdzie jest biała gwiazda na niebieskim tle, to troszeczkę przypomina flagę Konfederacji, którą ja na przykład, z racji tego, że nie mam flagi katalońskiej, wywiesiłem dzisiaj na swoim balkonie. Wszyscy wywieszali flagi żółto-czerwone, a ja wywiesiłem starą, dobrą flagę Konfederacji Południa, oczywiście, z czasów wojny secesyjnej, co mam nadzieję, że ich nie uraża, bo dla nich też hasło wojna secesyjna nabiera w tym momencie troszeczkę nowego znaczenia. Ta impreza najprawdopodobniej dobiega hucznego końca, ponieważ słyszę wszystkich śpiewających piosenkę, której do tej pory nie było. Lista przywódców Katalonii, jak widać, kończy się numerem 1, czyli piosenką, której nie było jeszcze w zestawieniu. Cały czas staram się przebić do przodu. Może to jeszcze nie koniec mojego marszu. Zaczęło się bardzo spokojnie na ulicach Starówki, kończy się w jakimś totalnym uścisku niedaleko parku Ciutadella, zaraz przy Estacio de France, przy pięknym dworcu kolejowym. Zapraszam wszystkich i polecam. Nie ma już helikopterów. Dobra, moi drodzy, chyba w tym momencie wreszcie stanąłem w miejscu, w którym widzę bezpośrednio gościa, który gadał na tych wszystkich telebimach, które mijaliśmy po drodze. Czyli już nie ma dalej. To już są ostatnie drzwi. Bardzo dobrze. Czyli doszliśmy do końca. O, jest helikopter. Zaraz zaczną śpiewać. España, no sientes el clamor de mi pueblo. Nosotros acogimos en nuestro seno a tus hijos mientras tú misma los repudiabas. Doszedłem praktycznie do samego podium, z którego różni nacjonalistyczni katalończycy przemawiali i sprzedawali swoje idee i pomysły na to, w jaki sposób można się odłączyć od reszty Hiszpanii. Najprawdopodobniej się po prostu odetną i będą mieli to wszystko gdzieś, czyli będzie polityka faktów dokonanych. Na końcu były jakieś brawa, teraz jest jakaś pioseneczka i wszyscy generalnie spadają do domu, co jest mniej więcej przypomina ten Exodus wycieczkę tutaj. I powiem szczerze, że tak jak byłem pełen podziwu za to, że wreszcie zaczęli gadać po angielsku w tych oficjalnych wystąpieniach przy mikrofonie, co ma sens rzeczywiście, bo do tej pory media olewały to głównie z takiej przyczyny, że była ogromna trudność w znalezieniu tłumacza z katalońskiego, etc., etc., etc. Druga rzecz, bardzo fajną rzecz zrobili, że zorganizowali finał tej akcji bardzo blisko dworca kolejowego. To trzeba przyznać, jest duży plus, ponieważ z tego co widziałem, jak tylko już ostatnie brawa umilkły i zaczęła lecieć muzyczka, a lokalni, że tak powiem, liderzy poszczególnych ugrupowań partyjnych nawoływali do tego, żeby jeszcze zostać, ponieważ będą oni teraz przemawiać i obiecywać różne rzeczy, bo tam niedługo znowu wybory będą, więc żeby zostać. Jak tylko ci lokalni, że tak powiem, wataszkowie poprosili, żeby zostać, tak cały naród kataloński się po prostu rozbiegł na boki czym prędzej, z czego większość właśnie na dworzec. Co było, mówię, strategicznie świetne rozwiązanie, bo o wiele mniej osób musi teraz ciągnąć z powrotem tą samą ulicą. Ilość ludzi nie przekonała mnie do tego, że mają rację, ani też nie znalazłem żadnego kontrargumentu przeciwko ich postulatom. Przechodzę właśnie obok Delegación de Gobierno, czyli oddziału rządowego, na którym ktoś przykleił dużą chorągiew z napisem Ambasada Hiszpańska. Pomysłowi są ci Katalończycy, moi drodzy. Tak więc oczekują na to, że ambasada hiszpańska będzie
od 2014 roku tutaj, a nie tylko i wyłącznie delegacja rządowa. Nastąpiło całkowite moralne rozluźnienie w tym momencie. Stamtąd, gdzie ja się dostałem, było dobrze widać, ale beznadziejnie słychać, jeśli mam być szczery. Tak więc nawet nie wiem, co oni tam sobie postanowili. Pewnie sobie postanowili, że po prostu spotkają się tu za rok i będzie też sympatycznie, a teraz mają wszyscy grzecznie się rozejść do domu. A nie, przepraszam, nie mogą się rozejść, bo za chwilę lokalni wataszkowie będą przemawiać i mówić o sprawiedliwości społecznej, o tym, że nie można cięć przeprowadzać i że trzeba wszystkich zatrudniać za pieniądze podatników. Oszczędności to faszyzm. Już słyszałem takie hasło dzisiaj nawet. Muszę przyznać, że obserwowanie tego ruchu jest ciekawostką z mojego punktu widzenia. Ani nie jestem za, ani nie jestem przeciw. Słyszę niby argumenty za odłączeniem się, ale są one takie same jak każde inne. To znaczy ludzie tutaj uważają się za osobny naród, chcą utworzyć osobny kraj, osobne państwo. Mają już granice, mają język, mają muzykę, swoje nawet własne ludowe instrumenty. Mają swoją flagę, banderę, chorągiew, godło. Lokalne dialekty katalońskiego nawet są. Tak jak mówiłem, jest wszystko. I wszyscy mówią tutaj po katalońsku. Czyli mają wspólną historię. Od 300 lat są pod... Oni to nazywają okupacją. Powiedzmy, okupacją Hiszpanii, Madrytu. Madryt jest przeciwny. Unia Europejska póki co jest przeciwna. O, kolejny idiota z Che Guevarą. Może nawet to jest dobry pomysł, żeby się odłączyć, ale przyznam szczerze, że z tego co widzę, nie szykuje się nie szykuje się żaden fajny pomysł. Nie szykuje się żadna fajna praktyka, którą mieliby wprowadzić potem. Na razie są to jakieś takie ciamcia-ramcie, jak mawiał klasyk. A propos tego, że wystarczy się odłączyć i będzie dobrobyt, wystarczy się odłączyć, nie będzie trzeba oszczędzać. Wystarczy się odłączyć i wszyscy znajdą pracę. Wystarczy się odłączyć, wszyscy będą chodzić na jedzeni. I to przekonuje obywateli mi znanych i mieszkających wokół. W sumie tak naprawdę na dobrą sprawę nic się nie zmieni. Zresztą rozmawiałem z jednym katalanistą. To nawet nie wiedział, że większość praw jest ustalanych w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej i że mają one pierwszeństwo nad lokalną konstytucją. Oczy mu wyszły z orbit, jak to usłyszał. Uszy zaczęły krwawić, kiedy się to potwierdziło, jak zaczął szukać na internecie. Przedziwna sytuacja. Tak więc im się wydaje, że będą w Unii Europejskiej, będą dostawać dotacje, natomiast sami sobie wewnątrz będą wszystko regulować. No ciekawe. Plus oczywiście jestem przekonany, że za chwilę główna ulica Barcelony będzie nazywać się Aleją Lenina. To w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. To na pewno. No ale dobra, to nie jest, że tak powiem, mój dom. To jest czyjś dom. Co można zrobić, jeśli ktoś bardzo chce tak sobie ten dom urządzić? Można mu doradzić, jak się zapyta. W przeciwnym razie jest to wtykanie nosa w nie swoje sprawy. Właśnie teraz, jak wracam z tego epicentrum, to znów mijam budynek centralę związkową. Tym razem od innej strony wciąż widzę, że po tej Via Laietana, przez którą ciągnęło się to wszystko tak długo, tą ulicą w dół wciąż zmierzają ludzie. Najwyraźniej, że tylko po to, żeby posłuchać tych lokalnych wataszków. To znaczy ileś godzin po tym, jak to się zaczęło, nie wiem, czy jest godzina 9 czy 10 już w tym momencie, zaczęło się o 5, oni wciąż idą tą aleją, na której przeganialiśmy helikopter. To jest w ogóle obrazek, moi drodzy. Oni wciąż idą, jest już ciemno i idą gęstym sznurem. Z tego, co widzę, są wzdłuż całej Via Laietana, a to jest bardzo długa i bardzo szeroka ulica. Escala Terra! No właśnie, jak ktoś ma mikrofon, to znaczy, że trzeba z całej siły do niego krzyknąć. Tylko wtedy zadziała. Tak dzisiejsze mikrofony działają, że tylko jak ktoś głośno do niego krzyknie, to będzie słychać. Dobra, próbuję się teraz przeciąć przez ten strumień, moi drodzy, to nie jest takie łatwe. Ich jest jeszcze więcej, jest jeszcze gęściej niż wtedy, kiedy ja tu byłem, kiedy mieliśmy budynek związkowców. Masakra. Ja się nawet się przez sekundę zastanawiałem, czy ludzie, którzy są tutaj obecni, to naprawdę jest mieszanka, czy to są naprawdę wszyscy ludzie w sensie politycznym, w sensie samego spektrum politycznego, czy to jest lewica, prawica, centrum, jakkolwiek ich to tam, jak to było, umiarkowana centroprawica. To jest odlot. Umiarkowana centroprawica. Dobra, dowiedzieliśmy się, że Partido Popular wystąpiło przeciwko dzisiejszemu marszowi i go nie popiera. A Partido Popular generalnie to jest też połowa Katalonii. W tym momencie zresztą wygrali tutaj wybory parlamentarne.
Tak więc jeśli połowa Katalonii to jest Partido Popular, powiedzmy nawet, że prawie połowa, 30 parę procent, prawda? Wystarczy czasem, żeby wygrać. Jeśli oprócz tego jest jeszcze... Nie, dobra, żartuję. Przerażająca ilość ludzi. Ogromna ilość ludzi. Po prostu chcą mieć swój kraj. Dobra, nie mają pomysłu, co robić z nim dalej, ale to wiecie, co już tak jak mówiłem wcześniej, nie jest moja sprawa w żaden sposób. Ale atmosfera jest sympatyczna i chyba do tego to się generalnie sprowadza. Dla mnie, bo dla nich jest to ogromny wyraz, bardzo zaangażowani ludzie. Zresztą mówienie o tym, że Barcelona leży w Hiszpanii, dla wszystkich mieszkańców Barcelony, których znam, takich prawdziwych mieszkańców Barcelony, którzy się tu urodzili, to jest po prostu jakaś obraza. By Polakowi powiedzieć, że na przykład Lwów to ukraińskie miasto. I kończąc swoją dzisiejszą narrację z tego licznego wydarzenia, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy dotrwali ze mną aż do tego momentu z placa Jaume Primer, czyli plac, który kiedyś był Forum Romanum tak naprawdę. W dawnych, dawnych, dawnych czasach. Plac, na którym mieści się budynek reprezentacja zarówno Barcelony, urząd miejski tak zwany, jak i urząd wojewódzki. Dwa gigantyczne pałace naprzeciw siebie ustawione na wielkim placu, na którym też często dochodzi do manifestacji. I dzisiaj wiem, że rano też tutaj coś było. To chyba nawet stąd pod moje okno wędrował ten zespół, który obudził mnie międzynarodówką. Jakoś tak to wyglądało. Dobra, moi drodzy, kończy się 11 września 2012 roku. Ludzie rozchodzą się do domu, oprócz tych, którzy oczywiście jeszcze szli w tamtym kierunku. Maska boska. Lekko rozczarowany jestem, że nie widziałem więcej sierpów i młotów. Paradoksalnie, nie wiedziałem, że będę miał takie w ogóle wrażenie, że kiedyś coś takiego będę czuł. Jakbym oczekiwał, że się wkurzę. Jakbym przyszedł tutaj i nie spocznę, dopóki mnie coś nie wkurzy. Nie poczuję satysfakcji, dopóki mnie coś nie wkurzy. I bardzo dobrze, widziałem może jeden czy dwa sierpy i pół młota wystarczy na jeden dzień. Chciałbym chodząc po ulicach Barcelony widzieć codziennie tak mało symboli postępu, że tak powiem. Okej, jest jeszcze mała manifestacja przeciwko Corridzie, ale to już sobie odpuścimy. Zapalili świeczki bykom. Po byku jest w takim razie. Byk jest symbolem Hiszpanii, osiołek jest symbolem Katalonii, więc w sumie powinni zabijać tu byki. Powinni być za Corridą. To by leżało w tym nurcie nacjonalistycznym, jak najbardziej. Okej, dziękuję bardzo za uwagę. Wyłączam się, do usłyszenia wkrótce.